Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i przychodzę dzisiaj do Was, żeby opowiedzieć o książce Tragedia na przełęczy Dyatłowa, historia bez końca, Alice Lugan. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że już niedawno recenzowałam dla Was jedną książkę, która właśnie opisywała Tragedię na przełęczy Dyatłowa. Była to książka Przełęcz Dyatłowa Anny Matwiejewej. Straszna, straszna książka, nie polecam. Dalej obstaję we wszystkim po prostu, że była niesamowicie zła, więc nie czytajcie tamtej. Ale jeżeli chcecie właśnie przeczytać dobry reportaż, gdzie jest bardzo dużo faktów, gdzie wszystko jest fajnie poukładane, a pomimo tego nie jest nudne, to serdecznie Wam polecam właśnie tę książkę. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tragedii na przełęczy Dyatłowa, to wydarzyła się ona w 1959 roku w sowieckiej wtedy Rosji, gdzie grupa turystów wyruszyła właśnie na wyprawę. Wyruszyła na wyprawę w zimie, nigdy z tej wyprawy nie wróciła. Jest to tajemnica do dnia dzisiejszego. Jeżeli myślicie, że ta książka rozwieje wątpliwości i da jakieś takie stuprocentowe wyjaśnienie, co się stało, to się zawiedziecie. Ja kupiłam tą książkę i czytałam ją z takim przeświadczeniem, że ta historia dalej nie ma rozwiązania. Tutaj też na samym końcu mamy informację, że ostatnio zostało otwarte z powrotem śledztwo, ale widać, że obecna władza i tak jakby nie chce go rozwiązać i wszystko zostanie zamiecione pod dywan. Więc no, czytając tą książkę z takim przeświadczeniem, że dowiecie się czegoś więcej, że jakby takiego typowego rozwiązania, może Was to zniechęcić trochę. Może Wam się to nie podobać. Ale ja podeszłam do tej książki z takim przeświadczeniem, że bardzo chętnie dowiem się czegoś nowego o tej historii, jakichś może nowych faktów, jakichś nowych hipotez, ale wiem po prostu, że tego rozwiązania tutaj nie będzie. I chyba dlatego po prostu ta książka do mnie przemówiła i mi się podobała. Ja już sporo czytałam o właśnie sprawie przełęczy Dyatłowa, sporo sobie sama szukałam, oglądałam różnego rodzaju filmy, słuchałam podcastów, a pomimo tego autorce udało się przekazać mi fakty, o których do tej pory nie wiedziałam, o których inni ludzie nie mówili i o których w sumie niewiele osób pisze, więc to jest na pewno atut tej książki. Atutem jest to, że jest tutaj bardzo dobrze opisana cała grupa Dyatłowa, czyli wszystkie osoby, które uczestniczyły w tej wyprawie. Jest tutaj bardzo fajnie opisana w ogóle cała struktura i to, jak wyglądało ówczesne państwo, jak wyglądały władze. Jest opisany taki, jak to mówią, homo sowieticus, czyli taki człowiek sowiecki. I dlaczego też tak naprawdę najprawdopodobniej to całe zdarzenie zostało zamiecione pod dywan i zostało, jakby wszystko zostało zamknięte. I władza postanowiła, że nigdy więcej nie wróci do tego tematu. Więc to są na pewno atuty tej książki. Mi też się dobrze tą książkę czytało, ponieważ napisana jest dobrym językiem, bardzo przystępnym. Nie było żadnego problemu, tą książkę można przeczytać w jeden dzień. Jest tutaj też trochę humoru, ponieważ autorka przywołuje tutaj takie, na przykład postać właśnie prokuratora Złotariewa, z tego co pamiętam, i on był bardzo bezkompromisowym człowiekiem, co jest dosyć dziwne, jeżeli mówimy właśnie o sowieckiej Rosji, gdzie nie można powiedzieć jednego słowa, bo już można wylądować w łagrze. Jemu jakoś się udawało, że uszło mu to na sucho. I to jest jeden z żartów, który według mnie jest wartością tej książki i naprawdę będę do niego wracać, ponieważ opowiedzenie takiego żartu właśnie w ZSRR wymagało dużej odwagi. Więc dlatego właśnie podobała mi się ta książka, bo to jest dużo takich różnych smaczków, różnych rzeczy, których nie można wynaleźć w internecie tak po prostu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie Wam polecam sięgnąć po tę książkę. Więc podsumowując, jeżeli nic kompletnie nie wiecie o sprawie Dyatłowa, to sięgnijcie po tę książkę i na 100% będziecie zadowoleni. Jeżeli wiecie coś tam mniej więcej, jakieś hipotezy, to dalej warto jest po to sięgnąć, bo to też pozwoli Wam trochę usystematyzować całą wiedzę, dowiedzieć się może czegoś więcej. A jeżeli wiecie już bardzo dużo o przełęczy Dyatłowa, jeżeli znacie wszystkie hipotezy, jeżeli nawet macie jakąś swoją jedną wybraną hipotezę, którą sądzicie, że właśnie to się zdarzyło tej grupie,
no to nie wiem, czy to jest po prostu książka dla Was, bo możecie się rozczarować, może się okazać, że nie ma tutaj dla Was nic nowego, ponieważ no autorka wyszukuje tutaj różne informacje z różnych źródeł, kontaktuje się z osobami, które były jakoś powiązane właśnie z ofiarami, które znają kogoś, kto żył w tamtych czasach i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie ma tutaj żadnych takich bardzo aktualnych informacji, nie ma tutaj żadnych przełomowych informacji, ponieważ autorka sama jakby nie doszła do żadnej informacji, która wcześniej nie była upubliczniona. Więc to musicie po prostu mieć na uwadze. Ja ogólnie książkę polecam. To jest kawał dobrego reportażu, tylko jedna rzecz, która mnie delikatnie irytowała, to za każdym razem, kiedy na przykład, nie wiem, członek rodziny żegnał się z właśnie na przykład z jednym ze studentów, którzy tutaj brali udział w tej wyprawie, kiedy właśnie on już wychodził, jechał na tą wyprawę, to są takie teksty typu nie wiedział, że to jest ostatni raz, kiedy widzi swoją rodzinę, albo nie wiedziała, że to jest ostatni raz, kiedy mówi do swojego syna, wiecie. Ileż można? To już jak czwarty raz to przeczytałam, to stwierdziłam, że już jednak autorka mogła sobie dać spokój, bo to jest niby takie budowanie napięcia, ale no w reportażach według mnie to też nie działa. Jakby to było tam raz użyte, to jeszcze okej, ale no ileż można czytać takich rzeczy. Więc to jest jedyny mój zarzut do tej książki. Ogólnie bardzo serdecznie Wam polecam. Po prostu dobry reportaż opowiadający ze szczegółami o tym, co się stało. I autorka jeszcze tutaj nie mówi nam wprost, jaka według niej hipoteza jest najbardziej prawdopodobna, ale można się zorientować, co według niej tam się stało. Też mnie cieszy, że ona nie fiksuje się tylko na tej jednej hipotezie, opowiada nam o wszystkich, ale no można po prostu wyczytać i w sumie po przeczytaniu tej książki trochę zmieniłam swoje zdanie. Ale nie powiem Wam więcej. Jeżeli chcecie, to przeczytajcie. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Dajcie znać, czy znacie jakieś inne książki właśnie o tej przemęczy Dyatłowa i jaka jest Wasza wybrana hipoteza, co tam się mogło stać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!